się, książę czeka! Tylko nie patrz w dół! O nie, nie znoszę... Tak, tak, to już wiemy. Nie znosisz przechodzić po linie nad przepaścią, ale patrz, dałeś radę i mam cię. No dobra, to teraz ja! Patrzcie, młodzieży, jak to się robi! Pokaż im, przyjacielu! A co robi ta owca? Co? Owca? Ja nie wiem, ale chyba wcina linę. Nie, 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 nie! Idź sobie, paskudo! Nikt cię tu nie zapraszał! Nie możesz sobie rzuć gdzieś indziej! Dawaj, Tom, pamiętaj! Jesteś dzikusem! Sobie uszkodziłem! Nie dam rady się wspiąć! No to chyba dzwonimy po strażaka sama, co? Nie no, statku, ja nic nie widzę. Ja niestety też nie. A ja owszem, bo mam Lunetixa 2000. I co oni tam robią? Z tego co widzę, nadal szukają zabawki dla małego księcia. Natomiast nasza sprytna Dilis ewidentnie wcisnęła im swoje ogórki z przeceny. O, to jej się udało. Każdemu ostatnio wciskała, bo kończy się data ważności. Słuchajcie, wychodzą. Tom Thomas utknął na skalnej półce. Uszkodzony bark, nie może się ruszyć. Tom Thomas utknął na skalnej półce. Uwaga, ma uszkodzony bark. Tak jest, przyjąłem. Kapitanie, skoro Tom nie może się ruszyć, to kto po niego poleci helikopterem? Słuchajcie, może ja się przydam. O! Podrzucę cię najbliżej, jak się da! Dobra, prawie! Tutaj, Kridlington! Ale nie damy rady sięgnąć! Za krótki jest ten wąż! Jasne. No to nie mamy wyboru. Zrobimy to tak, jak za dawnych czasów. Niech każdy skoczy po wiadro. Musimy się ustawić aż do jeziora. Dobra, uwaga. Upewnijcie się, proszę, że nikogo tu już nie ma. Tak jest, robi się. Tom, mamy dość spory pożar w ośrodku górskim. Bierz Wallaby i leć. Jasne, zaraz jestem. Przecież to James. James? Norman! Już w porządku, spokojnie, chodźcie ze mną. Starajcie się tego nie wdychać. Dobra, postaramy się. Teren czysty, Sam. Teren czysty, Sam. Dobra, możesz zaczynać. Tak jest, przyjąłem! Wszyscy gotowi? Uwaga! Podajemy sobie wiadro tak samo jak w przedstawieniu. Daj, 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 podaj wiadro do kolegi. Daj, 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 w prawo podaj je. Tak, 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 pełne zimnej, świeżej wody. Trzymaj mocno, podaj dalej, pożar zgaśnie w mig. Ojczulek byłby ze mnie dumny. Załatwione! A, wiadro nie było złe, ale z góry poszło szybciej.
Ja tu miałem główną rolę, a gdzie jest mój wielki numer? O, mój drogi, a kto kłócił się z Jamesem o reflektor i wywołał pożar? Bo James nie rozumiał, że jestem gwiazdą i na mnie ma świecić. Ale gwiazdy, z tego co wiem, nie puszczają raczej z dymem swoich teatrów. Ale ja... No wiem, masz rację, przepraszam. Może jednak będę się trzymał z dala od show biznesu. A wiesz, że to jest doskonały pomysł? Tak. Wyobraźcie sobie, że ja już nawet wiem, co wystawimy w przyszłym roku. O nie, to znaczy naprawdę? Co takiego? Wielki pożar teatru w Pontypandy. Sam będzie mógł zagrać siebie. Świetnie się składa. Nasz Sam zawsze w końcu gasi jakiś pożar. Czy gra, czy nie gra, prawda? To może kiedyś wystawimy coś bez ognia i dymu. Jeszcze? Tak, słucham. A ile tak mniej więcej pożarów pani zgasiła? Całe mnóstwo. No czyli ile, bo na pewno nie tyle co wujek Sam. Zaraz do niego zadzwonię. Ale ona jest super. To teraz przejdziemy do grillowania. Kto ma ochotę mi pomóc? Ja! Ja! O nie, nie ma zasięgu. Jak tu nie ma, to trzeba iść gdzieś wyżej. Ale ty tam uważaj, bo strasznie wieje. Ty wiesz, że zauważyłem? Ała! Ratunku! A może jednak spróbowalibyście przyczepić rękaw na dole na ziemi, a potem wciągnąć go jak flagę? Uż ty! A wiesz, że to sprytne? Ale co ty robisz? Nie chcesz drabiny? Chcę! Nawet nie wiesz, jak bardzo. Tak. Co tam, James? A Ellie gasiła jakieś pożary? Tak, jasne. I to mnóstwo pożarów gasiła. No, ale... Nie. Pewnie nie aż tyle, co ja, ale ma doświadczenie. Halo? Halo? Nie słyszę cię, halo? Wujku Samie! No nie. I znowu nie ma zasięgu. No dobra, to jeszcze kawałek wyżej. Pierwsza sprawa. Podłączamy butlę z gazem do naszego grilla. I tu trzeba zachować maksymalną ostrożność, zwłaszcza, że zaraz obok jest ognisko. To ja mogę! Nie, bo ja chcę! Hej, dziewczyny, bo zaraz... Chwila. A gdzie James? Wziął telefon i tam sobie poszedł szukać sygnału. Dobra, zostajecie tu i niczego nie dotykacie, jasne? Za chwilę jestem. A ja i tak wiem, jak się podłącza taką butlę. Ja też wiem. Zostaw, ja chcę! Pani Ellie prosiła, żeby niczego nie dotykać. A ty to od kiedy taki grzeczny? Puszczaj! To ja chcę! O nie! O nie! Szybko! Cofamy się, no już! Wszyscy, pod wiatr! No już! James! James! Tutaj! Tutaj jestem! Nic się nie bój! Nie denerwuj się, nic ci się nie stanie. Trzymaj się mocno, trzymasz się i... Teraz prawa stopa powoli w dół. Super, tak jest. Bardzo dobrze, jeszcze kawałeczek i dam radę cię złapać. O to chodzi, brawo! Już zaraz będziesz na dole. Jak będziesz gotowy, po prostu się puścisz. Mam cię. Bo ja chciałem zadzwonić do wujka sama, ale... Teraz to nie muszę, bo ty jesteś super. No i popatrz. Chyba jednak zadzwonimy sobie do wujka sama. No pięknie. O, ludzie! No to był dopiero koszmar. Śniło mi się, że Norman Price puścił flarę prosto w kosz na brudy i podpalił mi dom. Czyli to nie był sen. Norman Price wystrzelił flarę. Dom Fladów znowu się pali. Norman Price wystrzelił flarę. Uwaga, u Fladów znowu pożar. Elvis, Ellie, gasicie ogień od zewnątrz. Penny i ja wyciągniemy wszystkich ze środka. Tak jest. Ach,
Nie mogę otworzyć. Cofnąć się! O! Bądziak! Uspokój się, Norman, to tylko ja! Ratunku! Słyszałaś? To chyba Mandy. Dobra, zabierz Mike'a i Normana na dwór. Idę po małą. Na pomoc! Strasznie tu dużo tego dymu! Połóż się na podłodze i nie zbliżaj się do drzwi, dobrze? Zaraz cię wyciągnę. I już po strachu. Ojej, co tu się stało? A to, że Norman prawie spalił nam dom. I chyba jestem chora. Pewnie złapałaś tego nieszczęsnego wirusa. James i Hannah też leżą w łóżkach. I co, Norman? To nie pądziaki, bo oni są po prostu chorzy. No wiedziałem. A ty wiesz, że taka flara to nie zabawka. Nie wolno odpalać flary w domu. Bardzo przepraszam, bo oglądałem taki straszny film i chyba jednak nie był dla dzieci. A ja chyba wiem, jak kolegę rozchmurzyć. Co powiesz na piosenkę? No nie. Kiedy słońce grzeje, tak. Imprezowy rusza jacht. Dalej, śmiało. Ćwicz, bo już przyszło lato. Ta piosenka jest jeszcze gorsza niż te pądziaki. Wyobraź sobie, że o dziwo muszę się z tobą zgodzić. Bardzo was proszę, zostańcie tutaj! Zachowujemy bezpieczną odległość od wody, jasne? No ale gdzie mój rekin 2000? Podejrzewam, że odpoczywa sobie właśnie na dnie jeziora. A niech to, a niech to, a niech to! Szykuj się, opuszczam! Powoli do góry! I już po strachu. Jesteś bezpieczny. Dziękuję. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Zdajesz sobie sprawę, że to było naprawdę niebezpieczne, Norman? No tak. Przepraszam. Obiecuję, że się nie powtórzy. Ale mam za to parę bardzo dobrych ujęć Penny w akcji. Ale nie myśl sobie, że tak szybko ci wybaczymy. Nie tym razem. I podejrzewam, że jak się mama dowie, to się nie ucieszy. O nie. A to ja sobie zatrzymam. To co? Sprawdzimy, co tam słychać? Mam tylko nadzieję, że cię tam nie zobaczę. No, może po prostu oglądajmy. Nad jeziorem Ponti Pandines rozegrały się dziś wyjątkowo dramatyczne sceny. Strażak sam szybko stawił się na miejscu i wzorowo poprowadził akcję. Jak twierdzi, nie jemu jednak należą się dziś wielkie brawa. Gdyby nie dzielna Penny Morris, nie udałoby się uratować chłopca z łodzi podwodnej. Brawo! Ura! Brawa dla Penny! No widzisz, wyszłaś dużo lepiej niż ta moja packa. Oj, dobra, dajcie spokój. I proszę państwa, kto wie, czy nie udało się uchwycić legendarnego potwora z Ponti Pandines. Co? A to? Ale naprawdę? Wygląda na to, że polowanie na potwory w Ponti Pandi szybko się nie skończy. Sam? Bo ja wybrałem ci ten mundur, ale trochę mi chyba nie wyszło. Ale no patrz tylko, jak ładnie pachnie. Bardzo ci dziękuję, chyba niewiele. W domu Fladów wybuchł pożar. Mandy, Hannah i Norman nie mogą się wydostać. W domu Fladów pożar. Mandy, Hannah i Norman nie mogą się wydostać. Thank you.
Serio, dom mi się pali? Znowu? Strażak sam, plec, dobrze. Norman, Wendy, Hanna, bardzo was proszę, odsuńcie się od drzwi, dobrze? To co, możemy? Oczywiście. Uwaga, wchodzimy! Dajcie mi rękę! Zatykajcie usta i powoli. Dacie radę, zaprowadzę was do drzwi. Bardzo dobrze, teraz prościutko na dwór do Jupitera. Sam! Bo tam jeszcze został ten kot! Dobra, dzięki. Poszukam. Dzwońcie po Lizzie, niech sprawdzi, czy wszystko gra. No i już po pożarze. I jak tam ten śmierdziuch? Nic mu nie jest. Wszystko gra. I wyobraź sobie, że nawet ma właściciela. To pani Chen. Zaraz ma przyjechać do kliniki. No i co? I w końcu nie wiemy, kto ukradł ten cały diament z Pinsy Ponsy. O, ja wiem, widziałem. To ten zły pułkownik Ketchup. A nie, 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 może jednak Lady Pifflington. Albo ten śmieszny profesor Pudlowłosy. To ja chyba jednak sam sobie obejrzę, dzięki. Podejrzewam, że chwilowo możesz sobie tylko pomarzyć. O nie! Mój ukochany film! I teraz już nigdy się nie dowiem, kto ukradł. A jakie to w ogóle ma znaczenie? Powiedz mi lepiej, dlaczego bawiliście się zapałkami? Tak, wiemy, kto zapalił świeczkę. Ogniem zajmują się dorośli i świeczki stawiamy w bezpiecznym miejscu, z dala od zwierząt. Przepraszam. Też przepraszam. Bardzo przepraszam. Ale zwrot. Nic się nie bój, kadeciku kochany. Zaraz będziemy na miejscu. Patrz, Wallaby jeszcze nie odleciał. Udało się. Jestem, jestem. No dobrze, a gdzie wszyscy? A to co? Brzmi jak jakiś helikopter. Mus, odbiór. Zgłasza się Tom Thomas. Lecę właśnie do Górskiego Ośrodka Pomłodnych Kadetów. Odbiór. I co? Miałaś jechać do Ośrodka Górskiego, a nie Górskiego Centrum Ratownictwa? Czekajcie! Tylko nie płacz, aniołku ty mój. Polecisz tym helikopterem, obiecuję. Mamusia zna fajny skrócik. Trzymaj się, ponczusiu! Mamo, skarpetki mi przemokły! Może... Uwaga, kadeci! Opuszczamy nosze! Spokojnie, nie za szybko! Myślałem, że to będzie spokojny dzień w górach, a tu proszę. Brawo, kochani, super! Teraz potraficie już rozłożyć nosze, odpowiednio ułożyć pacjenta i zanieść go w dowolne miejsce. Pacjenta? A teraz uwaga, uwaga! Opowiem wam, jak się zachowywać w helikopterze. Bo co? Bo zaraz odlatujecie! Hej! Ojej! Ale Norman przegapił, aż mu chyba nawet współczuję! Pewnie! Siedzi w domu i się nudzi! Mamo! Uważaj! Zobacz, tam leży jakieś drzewo! Ostatnim razem go nie widziałam! No czyli kiedy? Z 10 lat temu! O nie! Hamuj, mamo! Hamuj, hamuj, hamuj! No przecież hamuj! To co? Chyba sobie jednak dzisiaj nie polatam. Musimy wezwać strażaka sama. Norman i Dillis Price utknęli w samochodzie na czubku drzewa, nad przepaścią w środku lasu. A niech to. No i jak tam, kadeci, wszyscy gotowi? Kto się chce przelecieć helikopterem?
Udało się skalibrować sygnał naprowadzający? Wcinam kanapki z szynką i kalafiorkiem. Panie kalafiorze, znaczy się panie profesorze, bo ja coś nie mogę znaleźć tej swojej mapy. Ja swoją mam. Chciałbym państwu przypomnieć, że jesteśmy tajną organizacją i nie możemy ciągle czegoś gubić. Ja swoją trzymam w segregatorze. Ustawiam teleskop na galaktykę Andromedy. Wszyscy patrzą do góry. Jeśli współrzędne rzeczywiście są w porządku, to dzisiaj zobaczymy jedną wielką chmurę. Może tutaj, ale tam dalej niebo jest już czyste. To prawda. Gdybyśmy byli w stanie odbić parę kilometrów od brzegu, namierzylibyśmy nasz cel. No ale jakim cudem? Nie wiem, a może na przykład łódką? Świetnie. Zbierać sprzęt i w drogę. Nic już nas nie powstrzyma. Dobra, Penny, wciągaj. To tak, po pierwsze dziękuję, a po drugie przepraszam. Przecież doskonale wiecie, że zabawa na klifach po ciemku to fatalny pomysł. No ale mieliśmy latarki. I co z tego, skoro i tak spadliście, prawda? Co wy tu w ogóle robiliście? To co, może mu zdradzimy, co jest grane? No dobra, ale ty mów. Bo my jesteśmy z Archiwum Z. Ja się nazywam Agent Price, a to agentka Sparks. I badamy różne tajemnicze zjawiska w Pontypandi. Ostatnio odkryliśmy, że pewna tajemnicza grupa chce nawiązać kontakt z obcymi. A potem ściągnąć na ziemię księżycowe ludy. Jasne. I dzisiaj już ich prawie mieliśmy, ale Norman, jak to Norman, oczywiście musiał spaść. Nie, no jasne, zawsze moja wina. No, przykro mi, ale tak masz, bo ja wiem, że ty nam nie wierzysz. Ale patrz, patrz, co znaleźliśmy. A to nawet ciekawe. Wracasz na górę? Nie wracam. Jedź sama do remizy i ja odprowadzę dzieciaki do domu. A może nawet pomogę im z tym śledztwem. Super! To co, my wiosłujemy? Dasz radę? Oczywiście. Wszyscy siedzą wygodnie? Czy wygodnie, to nie wiem. Wieście mnie tam, gdzie niebo czyste! Coś wyjątkowo silny prąd, co? To prawda, Ciuciu. To prawda. Nic się nie bój, koniku. Wszystko jest w porządku. Wędrujemy sobie tak i siak. La, 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 la. Jaj, możesz już przestać? O nie! Ej, Mandy! Przecież ty tak super świetnie jeździsz. To czemu Hanna trzyma cię na smyczy? No chodź, kowboju. Tempo, tempo! No idę już! Słuchaj, tak szczerze, na pewno wszystko w porządku? Tak! Chciałam tylko sprawdzić, jak idzie szlak. I teraz już wiem. No to możesz mnie już puścić? Dzięki. Dobra, to ty jedź przodem, a ja sobie... Ja zrobię sobie przerwę i nakarmię konia. Dobra, jak sobie życzysz. Wio, maluchu! Dasz sobie radę? Gotowy? No to wio! Oj, nie słyszysz? Ruszaj się! No chodź! Ej, jak ja nie lubię koni! Stój! Nie, czekaj! Gdzie biegniesz? Ty czujesz to, co ja czuję. Hej, nie bój się, koniku. Ja się nie boję. To ty też nie musisz się bać, prawda? Jest Moose, Steel, Lizzie, Sarah i James. O, nadchodzi Norman, pewnie pomarodzi nam. Elvis, strasznie mnie bolą nogi. I jedzie Hanna w świetnej formie, lecz zaraz przecież dwa były konie. Trzeba znaleźć Mandy. Lizzie, za mną. Bum!
Zobacz, mamy ślady stóp i kopyt. Tu się coś wydarzyło. Wydaje mi się, że koń i Mandy musieli się mocno poślizgnąć. I kto wie, czy nie spadli? Czy nie spadli? O! Halo, Mandy? To ja? Dzwonię po strażaka sama.